My trenowaliśmy bardzo intensywnie, ale trzymaliśmy kciuki, kibicowaliśmy im i może im w jakimś stopniu pomogliśmy, ale na pewno wykonali kawał dobrej roboty i cieszymy się, że tak zagrali. A my jesteśmy po prostu jedną wielką drużyną i każdy chce pomóc zespołowi i każdy zawsze daje z siebie maksa i tak to będzie dalej wyglądało. Na pewno, po to są te sparingi wcześniej z Holandią i teraz ten memoriał, żeby przetrzeć się w boju z innymi przeciwnikami mocnymi. Cieszymy się, że mamy taki skład memoriału i temu to służy, żeby za tydzień być w jak najlepszej formie. A z Wilfredo się gra bardzo dobrze, podobnie jak z całą resztą zawodników i cieszymy się, że jest też z nami w składzie. Powoli przystosowujemy się do takich warunków i chcemy, żeby za tydzień po prostu to wszystko wypaliło jak najlepiej. Na pewno się nie obawiamy tego turnieju, a myślę, że troszeczkę z niecierpliwością już na niego czekamy. A wiemy, że jesteśmy dobrze przygotowani i tam na pewno zagramy bardzo dobrze. Na pewno to będzie duży handicap, awans po prostu od razu z tego turnieju za tydzień w Gdańsku i naprawdę zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Jak przyjęliśmy, na pewno jesteśmy, mamy tylu po prostu zdolnych i dobrych zawodników, że po prostu tym razem nawet dla tak świetnego zawodnika jak Kochan zabrakło miejsca, ale na pewno on do nas wróci i będzie nam dalej pomagał. A na razie głównym celem są te kwalifikacje i na tym się skupiamy.